Nazywam się John i witam na kanale John w Polsce. W tym vlogu pragnę podzielić się z Wami przebiegiem naszym wyjazdem w tak zwanym długim weekendem sierpniowym do województwa zachodniopomorskiego. Po drodze do naszej bazy w Gądnie, to jest gmina Modryń w województwie zachodniopomorskim, odwiedziliśmy miasto Zielona Góra oraz Kostrzyń nad Odrą. O tych i o innych miejscach, których odwiedziliśmy, opowiem Wam również. Środek lokomocji to nasza stara, lecz wierna Opel Zafira. I nią wybraliśmy się pierw do miasta Zielonej Góry po trasie A4, po czym S3 i przebiegła bez szwankiem. Dojechaliśmy do Zielonej Góry około południa. Miasto Zieloną Górę odwiedziłem dawno, dawno temu i wtedy to miasto wyglądało inaczej. Tak krótko, miasto Zielona Góra to bardzo stare, założone w XIV wieku. Obecnie ma około 150 tysięcy mieszkańców, a dawniej była zwana jako Grünberg, czyli Zielona Góra. Posiada wiele zabytków historycznych. Oto nasz spacer i relacje naszego spaceru po deptaku, po czym zjedliśmy pyszny i tani obiad w polskim snack baru. Po Zielonej Górze wybraliśmy się do Kostrzynia nad Odrą. Dojazd tam trwał około 90 minut trasą S3 oraz drogą krajową. Po drodze minęliśmy słynną figurę Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, który jest o 6 metrów wyższy niż pomnik w Rio de Janeiro. Dotarliśmy do miasta Kostrzynia nad Odrą, dawniej Kostrzyń. To miasto ma obecnie 18 tysięcy mieszkańców i był założony w XIII wieku. Na skutek zaciętych wach w 1945 roku zostało zniszczone w blisko 100% przez Armii Czerwonej. Jak inaczej? W tym mieście znajduje się również pozostałości potężnej twierdzy pruskiej XVI wieku. Przyznam się, że byliśmy zaskoczeni tym, co widzieliśmy, ponieważ nie było już starych. Thank you.
Oto fragmenty naszego spaceru po nowej części miasta. Ostatni fragment, czyli dojazd do naszej bazy w Gądnie, po pięknych terenach nadodrzańskich i wioskach i typowe tereny rolnicze. Oto nasza baza w Gądnie. To wioska z ludnością 80, położona koło jeziora Moryńskiego. Co ciekawe, wieczorem wybraliśmy się na spacer po parku dworskim, ale zaniedbanym dziś. Zaniedbane, bo dawniej tu leżał zespół dwór kamienne cieglane. Ten drugi, w sumie jedyny pełny dzień, spędziliśmy w Szczecinie, w Gryfinie i na plaży koło jeziora w Modzyniu. W drodze do Szczecina zatrzymaliśmy się w Chojnie, gdzie uczestniczyliśmy we mszy świętej w sanktuarium Chrystusa Króla. Byliśmy tam po raz pierwszy rok temu. Jest to szczególnie dla nas miejsce. Chojna w ogóle ma jeszcze jeden kościół. Mariacki. Od 40 lat restaurowany i o wiele większy od sanktuarium. I przed wojną był to kościół ewangelicki. Z Chojny wyruszyliśmy drogą malowniczą wzdłuż Odry do Szczecina. A Szczecin to miasto, które wcześniej nie odwiedziliśmy. A Szczecin to miasto z ludnością 400 tysięcy, z portem morskim, chociaż znajduje się 100 km od Morza Bałtyckiego oraz ze stocznią remontową. Od 1045 roku należy do Polski. Miasto jest ośrodkiem turystycznym z dużą liczbą zabytków i trochę przypomina mi Londyn, bo rzeka Odra tu jest bardzo szeroka i po prawej stronie wału rzeki jest takie same wielkie białe koło, takie Szczecin Eye zamiast London Eye. Ruszyliśmy dalej, zjedliśmy obiad rybny, tym razem w jednych galerii handlowej. Odkryliśmy krótszą trasę, to znaczy nie my, tylko wujek Google Maps, przez Niemcy do miasta Gryfino.
Miasto z ludnością 20 tysięcy. Tak jak Koczyn nad Odrą, znacznie zniszczone walkami wojennymi. Co ciekawe, przejazdem przez granicę odbywa się dwoma mostami przez Odrę. W Gryfinie byliśmy krótko, bo w zasadzie to miasto niezbyt ciekawe. Zwykłe takie miasto polskie powojenne, gdzie mało co się dzieje. Ale za to wypiliśmy bardzo dobrą kawę mrożonej. Ostatnia część naszej podróży w tym dniu było na plażę w Moryniu, a nie w Modrynie, jak przed chwilą powiedziałem. I tam moczyliśmy stopy w wodzie. Moryń to piękna miejscowość i warto odwiedzić. Na plaży pełna infrastruktura. Tu pływają, tu chodzą, moczą nogami. Małe dzieci bawią się, można lody kupić, jeść frytki i tak dalej. A to relacje z naszego pobytu w tym miejscu. W następnym dniu opuściliśmy naszej bazy i po drodze do domu byliśmy na mszy świętej w Myśli Bożu w kościele pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Piękny kościół wybudowany w drugiej połowie XIX wieku, położony przy placu w tym mieście. Droga powrotna do domu trwała około 6,5 godzin z przerwami i bez poważnych utrudnień drogowych. Wróciliśmy do domu o 18:30. Dziękuję za uwagi. Pozdrawiam.